Wraz z rozwojem metody naukowej, technologii i naszej wiedzy zmieniają się sposoby prowadzenia badań czy eksperymentów. Naukowcy rozwiązują coraz bardziej złożone problemy, starając się tłumaczyć koncepty, które dla większości z nas są bardzo trudne do zrozumienia. No bo jak w prosty sposób zobrazować zasady działania fizyki kwantowej czy technologię sieci neuronowych? Jak zaciekawić kogoś teorią strun albo opowiedzieć o bozonie Higgsa w taki sposób, żeby zrozumiało nas dziecko? Od dawna większość instytucji promujących naukę zadawało sobie właśnie to pytanie. Odpowiedzią na postępy w badaniach musi być nowa forma opowiadania o kolejnych odkryciach. Forma interaktywna, nowoczesna, umożliwiająca edukacji konkurowanie nawet z rozrywką. Centrum Nauki, Muzeum Nauki czy Muzeum 3.0. To właśnie odpowiedź na te potrzeby. Instytucja promująca nowoczesną komunikację dotyczącą dorobku badawczego. Za sprawą tego typu miejsc każdy z nas ma szansę na kontakt z żywą nauką. Co wyróżnia te placówki na tle przeciętnego muzeum czy wystawy poświęconej podobnym zagadnieniom? Składa się na to kilka najważniejszych elementów. Po pierwsze, to obecność eksperymentów hands-on, czyli stanowisk umożliwiających odwiedzającym własnoręczne przeprowadzenie doświadczeń oraz zmienianie ustawień dostępnych przyrządów. W przeciwieństwie do klasycznych muzeów, gdzie prezentowane wyniki badań znajdziemy przede wszystkim za grubą szybą gabloty, centra nauki stworzone są po to, by angażować odwiedzających i wciągać ich do świata odkryć naukowych. Po drugie, to wykorzystanie najnowszych technologii. Aplikacje dedykowane dla konkretnych wystaw, przewodniki w formie spacerów wirtualnych, rozszerzona rzeczywistość, gry i symulatory umożliwiające prowadzenie własnych doświadczeń. To wszystko stanowi podstawę funkcjonowania większości centrów nauki na świecie. Technologia umożliwia zwiększenie zaangażowania odwiedzających oraz poszerza ich wiedzę. Jej sprawne wykorzystanie pozwala natomiast dotrzeć do najmłodszego pokolenia, które może swobodnie eksplorować i rozwijać się pracując na specjalnie przygotowanych materiałach. To atrakcyjna wizualnie forma wystaw. Placówki nastawione są na możliwie szerokie zainteresowanie społeczeństwa. Z tego względu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zachęcać i intrygować. Ekspozycje zaaranżowane są często tak, że niczym galeria sztuki potrafią szokować i przykuwają wzrok. Nierzadko w tym celu wykorzystuje się również najnowsze technologie. Wielu wystawom towarzyszą na przykład pokazy laserowe, zmieniające się pod wpływem zachowań odwiedzających podkłady dźwiękowe czy projekcje wideo. I wreszcie czwarta, najważniejsza cecha wyróżniająca. Aktywny udział w kształceniu przez całe życie. Poza przygotowaniem ekspozycji stałych, czy też wystaw tematycznych i czasowych, centra nauki prowadzą kursy, platformy edukacyjne, czasopisma naukowe, organizują konferencje i warsztaty otwarte. Wszystko po to, żeby promować wiedzę, a wszystkim ludziom chcącym się edukować w danych obszarach umożliwić nieograniczony dostęp do materiałów i nowinek ze świata nauki. Spora część oferty Muzeów 3.0 kierowana jest do młodzieży w wieku szkolnym, ale w myśl promowanej na całym świecie idei wspierania kształcenia przez całe życie, każda instytucja tego typu ma w swojej ofercie także programy przeznaczone dla innych grup społecznych. Dla seniorów, pracowników naukowych, rodziców albo studentów. Za początek muzeów nowego typu uznaje się rok 1969. Amerykański fizyk Frank Oppenheimer stworzył w San Francisco miejsce uznawane przez większość współczesnych badaczy za modelowe centrum nauki. Eksploratorium, bo o nim mowa, było owocem badań Oppenheimera, który zastanawiał się, w jaki sposób można zachęcić studentów do nauki i zainteresować ich fizyką. Pełne eksperymentów hands-on, atrakcyjne wizualnie i wykorzystujące nowe technologie miejsce okazało się wielkim sukcesem. A przepis na zainteresowanie społeczeństwa nauką w kolejnych latach rozprzestrzenił się po całym świecie. Obecnie istnieje prawie 3000 placówek, które można określić mianem Centrum Nauki. Według danych Światowego Stowarzyszenia Centrów Nauki i Techniki, rocznie miejsca te odwiedza około 350 milionów osób. Na podstawie książki opublikowanej przez Oppenheimera i pracujących z nim naukowców, dostępne dla zwiedzających w San Francisco wystawy, były później odtwarzane przez kadry muzealników w każdej szerokości geograficznej. Eksploratorium Cookbook jest ciągle aktualizowane
i można go zakupić w trakcie wizyty w amerykańskiej placówce lub przez internet. Od momentu, kiedy pierwsi zwiedzający zachwycili się eksploratorium, na instytucję odpowiadającą nowym standardom Polska musiała czekać aż 50 lat. W 2004 roku polski rząd w porozumieniu z Radą Miasta Warszawy podjął decyzję o stworzeniu pierwszej placówki tego typu. 6 lat później powstało Centrum Nauki Kopernik. Obecnie najważniejsze i największe centrum nauki w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstanie Muzeum 3.0 w Warszawie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem społeczeństwa. Już w pierwszym roku odwiedziło je ponad 1 000 000 zwiedzających. Dzięki dołączeniu do organizacji EXCITE, zrzeszających europejskie centra nauki i intensywnej współpracy z zachodnimi placówkami, nasz kraj zyskał potrzebny know-how. Niedługo później zaczęliśmy tworzyć kolejne obiekty, mogące promować naukę na najwyższym poziomie. Obecnie na terenie naszego kraju istnieje już kilkanaście interaktywnych centrów nauki. Największe z nich, obok warszawskiego Kopernika, to Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Hydropolis we Wrocławiu i Eksperyment w Gdyni. Największa pod względem powierzchni placówka w Polsce to Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Każdy z nich realizuje tę samą misję, pokazując naukę w sposób atrakcyjny i interaktywny oraz wspierając proces kształcenia naszego społeczeństwa przez całe życie.